mi się wydaje, że to też i ten właśnie brak tych jakichś środków, no jest też związany właśnie z tym, że słabo się reklamujemy. Nie mówimy o tym, że czegoś tam gdzieś tam nam brakuje, bo tak naprawdę no, te pieniądze one są, tylko po prostu trzeba się po nie pochylić, trzeba trochę za nimi gdzieś tam pochodzić. I ludzie, że tak powiem, którzy pasjonują się sportem, a którzy są biznesmenami, nie mają większego problemu we wsparciu jakiejś inicjatywy prosportowej. To jest podcast Głowa Rządzi, audycja o psychologicznych aspektach sportu, aktywności fizycznej i optymalnego funkcjonowania. Ja nazywam się Grzegorz Więcław i zarówno z wykształcenia, jak i pasji jestem psychologiem. W ramach tego podcastu staram się odkrywać różne ścieżki prowadzące do mistrzostwa sportowego i osobistego. Razem z moimi gośćmi poszukuję odpowiedzi na pytania związane ze sposobami na polepszanie wyników, utrzymanie dobrostanu oraz świadome i szczęśliwe życie. Zapraszam do słuchania. Cześć! Witajcie w 16 odcinku podcastu Głowa Rządzi. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym się podzielić pozytywną recenzją mojej audycji. Skibika napisał: podcast polecam nie bez pokrycia. Wreszcie miałem moment, żeby przesłuchać całość odcinka 13 i jaram się bardzo. To, że podcast ciekawy, to jedno. Inna sprawa, że sam wyciągnąłem z niego sporo mega narzędzi tak dla pracy z samym sobą, jak i pacjentem. Dlatego tym bardziej się jaram. Inna rzecz, że takie zagęszczenia trafnych porównań i informacji sprawia, że na bank przesłucham to sobie jeszcze raz. Dzięki Skibi i pamiętajcie, że jeśli chcecie dać mi energię do dalszego działania, to tego typu słowa są znakomitym pomysłem i naprawdę dodają mi skrzydeł. Oczywiście doceniam również wskazówki dotyczące tego, jak coś poprawić lub usprawnić, a także potencjalne leady do kolejnych ciekawych gości. Będę za te wszystkie wiadomości wszystkimi możliwymi kanałami niezmiernie wdzięczny. A teraz z powrotem do odcinka 16. Gościem jest Alicja Tchórz, polska pływaczka i olimpijka z Londynu i Rio, z celownikiem ustawionym na przyszłoroczne igrzyska w Tokio. Oprócz prowadzenia własnej kariery sportowej, Alicja jest również inicjatorem i głównym mózgiem operacyjnym platformy internetowej nasimistrzowie.pl, który łączy zawodników różnych dyscyplin z potencjalnymi partnerami i sponsorami. Nasza rozmowa jest podzielona na dwie części. W pierwszej pytam Alicję o jej własną karierę sportową i osobiste perspektywy na pływanie. Interesują mnie przede wszystkim kwestie związane z jej rozwojem sportowym i pozasportowym, motywacją do pracy, a także metody i techniki treningu mentalnego przydatne w treningu i współzawodnictwie sportowym na najwyższym światowym poziomie. W drugiej części zwracamy się już ku tematom związanym z finansowaniem zawodników w Polsce. Nie trzeba tłumaczyć, jak istotne są odpowiednie środki do najlepszego przygotowania sportowca i jego spokojnej głowy. Ale skąd wziąć tę kasę? W rozmowie Alicja opowiada o swoich frustracjach związanych z wynagradzaniem zawodników podczas najważniejszych sportowych imprez w kraju oraz o początkach inicjatywy nasimistrzowie.pl. Rozmawiamy o sposobie działania platformy, jej celach, a także echach, którymi ten projekt odbił się w środowisku sportowym i biznesowym. Dla mnie cała ta historia to piękny przykład metamorfozy sposobu myślenia i nastawienia. Po psychologicznemu powiedzielibyśmy, że było to przesunięcie punktu umiejscowienia kontroli z zewnętrznego na wewnętrzny. Po ludzku, zamiast czekać, aż zmieni się świat, Alicja wzięła sprawy w swoje ręce i to ona krok po kroku zaczęła go zmieniać. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie nie tylko inspiracją do działania z takim rozmachem i odwagą jak Alicja Tchórz,
ale także stanie się konkretnym drogowskazem do tego, jak można zdobyć fundusze na realizowanie swoich sportowych marzeń. Koniecznie przesłuchajcie do samego końca i odwiedźcie stronę nasimistrzowie.pl. A teraz dobrego słuchania i dobrego dnia. Halo, dzień dobry. Jest dzisiaj ze mną Alicja Tchórz. Witaj, Alicja. Dzień dobry. Myślę, że jesteś taką osobą, której przedstawiać nie trzeba. Dwukrotna olimpijka z Londynu i z Rio. Medalistka Mistrzostw Europy, Igrzysk World Games, multimedalistka Mistrzostw Polski w pływaniu. Specjalizujesz się w stylu grzbietowym i z tego co wiem, to pyknęły kolejne kwalifikacje na Igrzyska w Tokio. Tak naprawdę to te kwalifikacje, które nam się udało wywalczyć podczas ostatnich Mistrzostw Świata w Korei, to są kwalifikacje sztafet. To nie jest osobowa kwalifikacja, czyli jeszcze następuje weryfikacja tego składu sztafetowego podczas przyszłorocznych Mistrzostw Polski w maju. No i dopiero wtedy tak naprawdę ta kwalifikacja jest pewna, jeżeli chodzi o dokładny skład osobowy. Na razie mamy miejsce jako zespół, jako reprezentacja. Mhm. Ale to nie zmienia faktu, że celownik cały czas jest ustawiony na Tokio. Tak, dokładnie. Okej. Słuchaj, no ta twoja przygoda z pływaniem trwa już bardzo długo. No 19 albo 20 lat, bo to już nie wiem od którego roku tak naprawdę policzyć. Zaczęłam pływać w szkole podstawowej w trzeciej klasie, także no już właśnie 20 lat temu to było. I zastanawiam się zawsze nad początkami zawodników z tego światowego topu. Co lub kto zainspirował cię do uprawiania akurat pływania? Dyscyplin jest mnóstwo, a ty wybrałaś pływanie. Dlaczego? Tak naprawdę no, był to, można powiedzieć, przypadek. Na zajęciach takich ogólnoszkolnych, lekcjach pływania, które miały miejsce w drugiej klasie szkoły podstawowej, instruktor czy trener po prostu tak jakby wychwycił to, że troszeczkę lepiej może się unoszę na tej wodzie niż inne dzieci i zaprosił mnie po prostu do sekcji. No i tak właśnie zdecydowałam się spróbować swoich sił właśnie w pływaniu. Fajne było to, że moja najlepsza koleżanka również chodziła na tą sekcję, także jeździłyśmy na basen razem. No i to była jakaś tam forma zabawy, spotkania się z przyjaciółmi. Rodzice też nie mieli nic przeciwko, bo nie należałam do jakichś najchudszych dzieci, więc chętnie mnie wysyłali na, żebym się trochę poruszała. Jak to się stało, że w pływaniu wytrwałaś? Bo Otylia Jędrzejczak w swoich wystąpieniach często mówi o tym, że jest to najżmudniejszy i najnudniejszy sport. Są cztery ściany i podłoga i przemieszczasz się z jednego końca basenu na drugi i robisz to tysiące, dziesiątki tysięcy, miliony razy. Jak wytrwałaś w tym postanowieniu, żeby dalej pływać i dalej się rozwijać w tym sporcie? No na pewno pływanie nie należy do sportów łatwych i ktoś, kto wstaje o godzinie 5, żeby wskoczyć o godzinie 6 do zimnej wody, szczególnie zimą, no nie może mieć super poukładane w głowie, uwierzcie mi. U mnie to chyba była taka właśnie chęć bycia najlepszym, bo chyba w każdej dziedzinie, którą gdzieś tam rozpoczynałam, zawsze starałam się być gdzieś tam w czołówce. No denerwuję się nawet jak przegrywam w Chińczyka, więc tutaj to jest już takie chorobliwe u mnie. Plansza fruwa wtedy, tak? Tak. Okay. Jeżeli dochodzi do jakiejś rywalizacji, no to ja zawsze na maksa, chociażby to właśnie była, nie wiem, gra w karty czy w kości. No i chyba u mnie to było takie naturalne dosyć, bo ja się cały czas rozwijałam i cały czas gdzieś te wyniki szły do przodu, co bodźcowało mnie do tego, żeby to kontynuować. Takim krytycznym wiekiem
W ogóle w sporcie dzieci i młodzieży jest okolica 13-14 roku życia, kiedy potrzebna jest decyzja o specjalizacji albo o wycofaniu się jakby z takiego szkolenia, które ma prowadzić młodego zawodnika na jakiś sportowy szczyt. I szczególnie pracując z młodymi pływakami tutaj na Śląsku, widzę, że to jest taki wiek krytyczny, kiedy bardzo dużo osób się z tego pływania wypisuje. Myślę, że również dlatego, że te życiówki nie idą tak bardzo do przodu, jak to kiedyś było. Nie? No tak, no, bo to idzie też razem z rozwojem. Nie? Dzieciaki rosną no i tam nabierają siły, to się poprawiają. Ja bym ten wiek troszeczkę przesunęła tak w okolice 16 roku życia, bo tak naprawdę to jeszcze dosyć w miarę płynnie idzie do momentu, do gimnazjum. I tak. Teraz już do 8 klasy, bo te zmiany nastąpiły. I w momencie właśnie tego liceum jest taka pójścia do liceum, jest pierwsza weryfikacja, czy faktycznie jestem w stanie połączyć naukę ze sportem, czy decyduję się tylko na szkołę. No i kolejnym takim etapem, można powiedzieć, który gdzieś umniejsza nam ten narybek pływaków, no jest pójście na studia. To jest taki wiek mniej więcej przechodzenia z wieku juniorskiego do wieku seniorskiego i tutaj tą kwestią już nie jest tylko właśnie, czy jestem w stanie połączyć naukę ze sportem, ale czy jestem w stanie zacząć się sam utrzymywać. Do tego na pewno dojdziemy, Alicja, ale ja tutaj chciałbym zapytać o twoje takie turbulencje w tych właśnie w tym wieku, kiedy przechodzimy ze szkoły podstawowej do liceum, kończymy liceum i idziemy na studia. Miałaś kiedyś wątpliwości, że pływanie to może jednak nie jest dla mnie? Pojawiały się takie momenty? Chyba nie, że nie jest dla mnie. Nie, tylko no jasne, że jakieś tam kryzysy były, czy mi się dalej chce wstawać, ale to raczej były takie chwilowe, bo jak gdzieś tam po 3-4 dniach już mam tyle energii w sobie, że gdzieś idę pobiegać chociaż, żeby się, że tak powiem, wyżyć. Okay. No i ja nigdy nie miałam właśnie tego problemu, że nie byłam w stanie połączyć właśnie tej nauki ze sportem. Zawsze kierowałam swoje kroki do miast, gdzie właśnie mogłam robić jedno i drugie i tak w takim sposobem właśnie się zdecydowałam na Wrocław i na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym. Także chyba właśnie dzięki temu, że nie miałam właśnie problemów w szkole, no też rodzice gdzieś tam mnie naciskali na to, żeby rezygnować z tego sportu. Jesteś dla mnie pięknym przykładem tego, że można połączyć wyczynowe uprawianie sportu ze studiami. Obecnie jesteś jeszcze na studiach doktoranckich, czy już zamknęłaś swój przewód i można o tobie mówić... Pani doktor. Nie, no aż tak szybko nie poszłam. Jeszcze nie. Jestem w trakcie, tak naprawdę zaczęłam dopiero 2 lata temu ten doktorat, także no to bym musiała bardzo, bardzo aktywnie go pisać, żeby tak szybko go skończyć. Także jeszcze jestem w trakcie. Mam nadzieję, że mi się uda zakończyć gdzieś tam na przestrzeni 2 lat, tak to oceniam. Można, to na pewno to nie jest łatwe, ale ja zawsze właśnie starałam się pokazywać, że to jest możliwe, że jeżeli się dobrze zarządza swoim czasem i wykorzystuje się tak naprawdę każdą chwilę, bo ja potrafiłam się uczyć nawet w trakcie pływania, wkładałam sobie jakieś tam wzory czy słówka z języka angielskiego w folijkę i wieszałam na słupku i potrafiłam co kilka powtórzeń zajrzeć na tą kartkę, zapamiętać kolejny wzór czy kolejny zestaw słówek, no i sobie powtarzałam podczas pływania, no i można było się tak też uczyć. Wow. Jakie masz tipy dla takich młodych pływaków, którzy poddają w wątpliwość to, o czym ty mówisz, że można łączyć pływanie na naprawdę wysokim poziomie ze szkołą, potem studiami? Jak ten czas organizować mądrze? No właśnie nie mówić, że się nie ma czasu i nie robić nic tak naprawdę, bo no,
doba, pomimo tego, że ma tylko 24 godziny, to jest tylko no i aż. I to od nas zależy, jak my ten czas wykorzystamy. To jest naprawdę ciężkie, ale trzeba być mocno zmotywowanym do tego. No, można się uczyć nawet jadąc tramwajem czy jadąc autobusem. Bardzo często gdzieś, szczególnie jeżeli jesteśmy w dużych miastach, no, na te dojazdy się traci bardzo dużo czasu. Zgadza się. No i większość ludzi ten czas po prostu marnuje. Niewiele osób, nie wiem, czyta książkę, czy właśnie wykorzystuje to na jakąś naukę konkretną, raczej gdzieś tylko patrzymy w przestrzeń. No i, albo w telefon. Albo w telefon, nie? I przeglądanie Facebooka. To jest kolejna rzecz, która bardzo teraz jest absorbująca, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile właśnie tych minut poświęcamy na przeskrolowanie kolejnych jakichś tam postów, które nie mają większej wartości. No i te minuty zamieniają się w godziny, no i później na przykład już zawodnik jest niewyspany, bo wieczorem zamiast usnąć, to oglądał coś na telefonie, co spowodowało, że jeszcze się bardziej rozbudził i na przykład nie mógł zasnąć. Nie? No to tu dużo, dużo po prostu zależy od osoby. I myślę, że też trochę takie nam wyszło, takie przeświadczenie, że właśnie sportowiec nie może się już uczyć i takie jest trochę, można powiedzieć, takie pozwolenie ogólnie, nawet właśnie u rodziców, że nie, on już nie może się uczyć, bo jest zmęczony treningiem. Może, naprawdę. Mhm. U rodziców, nauczycieli, wiesz, ja pracuję w dwóch szkołach mistrzostwa sportowego tutaj na Górnym Śląsku i widzę też taką postawę, o której mówisz, u nauczycieli innych przedmiotów. W pewnym sensie, no brzydko powiem, wieszają psy na tych zawodnikach i zawodniczkach, bo oni są sportowcami i w sumie po co im wiedza z geografii czy biologii? No to jest właśnie smutne. No, tutaj ja miałam takie szczęście, że dobrze trafiałam, jeżeli chodzi o nauczycieli. I gdzieś, no szczególnie w Kaliszu, gdzie kończyłam właśnie szkołę podstawową, gimnazjum i chodziłam jeszcze do pierwszej liceum, no tam dbali o tą moją edukację i chodziłam do normalnych szkół, nie do żadnych sportowych, więc to też chyba miało wpływ na to, że dałam radę się jakoś wyedukować. No chyba nie miałaś wyjścia w takim układzie. Słuchaj, co uważasz za swoje dotychczasowe takie największe osiągnięcie i dlaczego akurat to? Pod względem sportowym? Sport, życie, biznes, którykolwiek z tych obszarów. No jeżeli chodzi o sport, to myślę, że tu zdecydowanie te medale Mistrzostw Europy i występy na igrzyskach, no to są jednak takie topowe moje osiągnięcia. Jeżeli chodzi o biznes, no to ja jestem naprawdę dumna z tego, że udało mi się otworzyć ten portal nasimistrzowie.pl, o którym mam nadzieję, że sobie jeszcze chwilę pogadamy. Jak najbardziej. No i to są takie dwa chyba, no trzy wymieniłam, no to trzy takie najważniejsze punkty. Może dołączy do tego niedługo doktorat. No miejmy nadzieję, że tak. Tego oczywiście bardzo, bardzo życzę. Jeśli chodzi o te występy na igrzyskach, to te indywidualne, sprawdzałem sobie czasy z Londynu i z Rio, to te czasy w Rio są ciut lepsze niż te z Londynu, ale pamiętam twoje wpisy w mediach społecznościowych, że to Rio jednak nie było uznane przez ciebie jako sukces. No tam nie poszło całej reprezentacji. Ja gdzieś tam jeszcze mimo wszystko się wybroniłam i pływałam chyba najbliżej tych swoich rekordów życiowych, no oprócz Kacpra Majchrzaka, który występował w półfinale. Zostały popełnione na pewno błędy w szkoleniu, no i bo to jest niemożliwe, żeby wszystkim aż tak nie poszło, nie? Okej. Okay. No, mam nadzieję, że w Tokio będzie znowu lepiej, bliżej rekordów życiowych i bliżej finałów A i B, nie? Bo
Bo chyba o to chodzi, żeby z imprezy na imprezę wchodzić coraz wyżej. No, oczywiście, że tak. No, chodzi o to, żeby się poprawiać, żeby walczyć właśnie w tych popołudniowych finałach. No, no zobaczymy, co się da zrobić. No, miejmy nadzieję, że rok 2020 będzie bardziej szczęśliwy niż ostatnie lata dla polskiego pływania. Też mam taką nadzieję. Chciałbym trochę porozmawiać teraz, Alicja, o twoim mentalnym przygotowaniu do treningów i startów. W jaki sposób to robisz? W jaki sposób przygotowujesz się mentalnie do najważniejszych startów? W jaki sposób podtrzymujesz motywację do tego, żeby wstawać o 5 rano i robić to, co trzeba, nawet wtedy, kiedy no, nie za bardzo się chce z tego ciepłego łóżka wyjść i pojechać na pływalnię? Chyba takim najprostszym sposobem jest na początku sezonu wyznaczenie sobie celów gdzieś tam jakichś pośrednich i celu głównego. To nie może on być oczywiście niemożliwy, no tak jak są zasady wyznaczania celów w biznesie, w firmie, tak samo w sporcie powinny być one realne. No i z myślą o nich ja trenuję i wstaję rano. A masz gdzieś jakąś taką przypominajkę dotyczącą twojego celu na ścianie, na suficie? Zapisuję sobie, mam to na kartce, kiedyś gdzieś tam zdarzyło mi się to powiesić, ale no teraz już tego nie muszę robić, pamiętam to, co sobie założyłem. Okej. A jeżeli chodzi o starty, no to przepływam ten dystans jakieś 120 razy w myślach. No i tak jakby na samym starcie wszystko powinno iść już z automatu, adrenalina sama podskakuje, no i trzeba dać po prostu z siebie wszystko i zgodnie tam ze swoimi założeniami pokonać cały dystans. Kiedy mówisz, że przepływasz ten dystans, który masz do pokonania w myślach, to psychologowie by powiedzieli, że korzystasz z techniki wyobrażeniowej. Albo wizualizacji, czasami też się tak o tym mówi. Zastanawiam się, w jaki sposób te twoje wizualizacje się odbywają. Po prostu siadasz, leżysz, jesteś na pływalni, u siebie w domu, w pokoju. W pokoju to najczęściej gdzieś tam, nawet przed snem, czy w trakcie dnia, kiedy mam chwilę. Nie, zamykam oczy i po prostu wyobrażam sobie wszystko od wejścia na platformę do wyłączenia ściany na końcu wyścigu. Super. Dbasz o to, żeby to wyobrażenie trwało tyle, ile mniej więcej wynosi twój rekord życiowy, czy bardziej dbasz o detale związane z techniką pływania, nawrotami i tak dalej? Tak, dokładnie. Bardziej tutaj, którą ręką zaczynam, którą ręką wchodzę w nawrót, ile kopnięć wykonuję po starcie, po nawrocie, bardziej tutaj pod tym względem działam gdzieś tam w swojej głowie. Skupiasz się tylko na sobie, czy też na przeciwniczkach? Nie, tylko na sobie. Okej. To ja startuję sprinty tak naprawdę, to są wyścigi od tam 26 do minuty, no czasem mi się zdarza jeszcze to 200, ale to jest tak naprawdę 2 minuty wysiłku. No i tutaj nie ma w pływaniu czegoś takiego jak taktyka na przeciwnika, bo jesteśmy sami na swoim torze i to my musimy, nikt nam tak naprawdę nie może przeszkodzić, nie, to nie jest tak jak w biegach, że ktoś mi może zabiec drogę, czy gdzieś tam jak na dłuższych dystansach, powiedzmy 800 czy 1500, kiedy analizujemy obok kogo płyniemy, no i na przykład trzymamy jego tempo. Tutaj te dystanse są, można powiedzieć, pod tym względem prostsze. Jasne. Ale z drugiej strony nie można sobie właśnie pozwolić na nawet najmniejszy błąd związany właśnie z opóźnieniem startu, czy z złym odbiciem, czy z wejściem w nawrót. Także dlatego się skupiam na tych detalach. Tak łatwo powiedzieć, nie? Skupić się na sobie i swoim torze. A co jeśli właśnie te myśli, nie wiem, uciekają na lewo, prawo, być może na trybuny i inne takie czynniki, które no, są poza twoją kontrolą podczas wyścigu? Masz jakąś taką strategię, żeby wrócić do tu i teraz? Nie wiem, no jak analizuję sobie swój start, to nigdy nie miałam z tym problemu, żeby gdzieś patrzeć na trybuny w tych myślach. Naprawdę, nie zdarzyło mi się to. No chyba nie miałam z tym nigdy problemu, dlatego nie mam tutaj jakiejś złotej rady na to, żeby wrócić do swojego startu. Okej.
Jest obecnie jakaś osoba albo grupa osób, która w twoim przygotowaniu do przyszłorocznych mistrzostw Polski i zdobycia tych kwalifikacji na igrzyska w Tokio ma obecnie szczególny wpływ? Taka, która, no nie wiem, wyznacza tempo twoim treningom i twojemu pływackiemu rozwojowi. No, my tutaj już od kilku lat pracujemy w takiej mocnej grupie w Juvenii Wrocław i myślę, że tutaj należą się gdzieś tam jakieś podziękowania dla całej drużyny, bo tak naprawdę pomimo tego, że pływanie jest sportem indywidualnym, no to trenować samemu byłoby bardzo, bardzo ciężko właśnie ze względu na tą monotonię. No i się wspieramy, czy to między zawodnicy, no i trener, który też znosi te nasze jakieś humory i gorsze dni. Do takich nowych bodźców można zaliczyć współpracę z trenerami personalnymi na lądzie, rozumiem, na siłowni. Tak? Czy... Tak. Trener Maciej Kownacki nam buduje to przygotowanie. Oczywiście współpracując razem z Grzegorzem Widanką, bo to wszystko musi współgrać, ląd i woda, że tak powiem. No jesteśmy też pod opieką fizjoterapeuty, także jeżeli chodzi o zaplecze, no to po prostu w tym roku postanowiliśmy zrobić wszystko, co tylko można, żeby uzyskać właśnie jak najlepszy rezultat na igrzyskach. Pytam o te osoby, bo tak jak sama powiedziałaś, mimo tego, że kibicom może się wydawać, że pływacy no, uprawiają dyscyplinę indywidualną, to ja wolę mówić, że to jest dyscyplina drużynowa, w której start jest indywidualny, tak? Gdzie ty musisz mieć za sobą nie tylko sztab ludzi, który cię do tego przygotuje, ale też grupę, nie wiem, kolegów, koleżanek, którzy w pewien sposób też motywują cię do tego, żeby jednak na tej pływalni się zjawić, no bo przecież nie wypada, nie? Tak zarwać jakiś trening. Oni będą. To dlaczego ja nie? Tak, no mamy tak dyscyplinowaną grupę, że nie ma czegoś takiego, że ktoś bez powodu nie przyjdzie na trening. To naprawdę musi być już gdzieś tam no, spowodowane, nie wiem, no, jakąś odgórną przyczyną, jeżeli się ktoś nie stawi. Tutaj myślę, że jeszcze takie bodźcem do trenowania są również te wyścigi sztafetowe, które wyzwalają naprawdę niesamowite emocje. Ja je uwielbiam. I tam jesteśmy drużyną, czy to Juvenii Wrocław, czy reprezentacją Polski. No i ja przynajmniej mam tak, że na tych wyścigach pływam zdecydowanie szybciej niż indywidualnie i to właśnie pokazuje, że nieraz dla właśnie tej drużyny jesteśmy w stanie zrobić więcej niż dla siebie. A to jest ciekawe, nie? Ale chyba te czasy ze sztafet nie wchodzą do życiówek indywidualnych, nie? Czy... Zależy, czy one są uzyskane na pierwszej, czy na kolejnych zmianach. Te z pierwszej zmiany wchodzą. O, to ciekawe. A ty zwykle jesteś na pierwszej zmianie, prawda? Czy... No grzbietem tak. Jeżeli chodzi o tam starty w sztafetach kraulowych, no to raczej gdzieś na kolejnych zmianach startuję. Okej. I jeszcze raz jakby wracam do tych ludzi, bo też w tym wpisie, który znalazłem na twoich mediach społecznościowych po Rio, dużo powiedziałaś o takich rzeczach związanych z relacjami z trenerami, że gdzieś tam no one nie były takie, jak być powinny i gdzieś to był być może jeden z powodów, dla których te przygotowania były takie niekompletne. Jak ważna jest relacja, bo na łamach tego podcastu wypowiadali się już trenerzy, bardzo zresztą utytułowani, zarówno lekkiej atletyki, jak i gimnastyki sportowej i oni bardzo mocny nacisk kładli właśnie na znaczenie relacji zawodnik-trener. Jak to wygląda z perspektywy zawodnika? Dlaczego to jest takie istotne? To jest niezwykle ważne, bo szczególnie kiedy jesteśmy gdzieś tam starsi, no spędzamy tak naprawdę ze sobą więcej czasu niż z rodziną. No i mając jakieś złe relacje, no nie jesteśmy w stanie przychodzić na trening na,
nawrócenie, nie rozmawiać w ogóle z trenerem i wykonać dobrze trening. To musi być współpraca. No i zarówno trenerzy, tutaj zazwyczaj to trener jest tak jakby tym wyżej postawionym nad zawodnikiem, że zawodnik ma się podporządkować trenerowi i to jest oczywiście jasne, tylko że jeżeli zawodnik pyta, czyli chce coś wiedzieć, dlaczego tak robi, no to ja przynajmniej oczekuję, że trener mi to wyjaśni. Bo ja też chcę w to wierzyć, w to, co się robi, bo jeżeli się przestaje wierzyć, no to po prostu się tego nie wykonuje na tyle, na ile jest to możliwe. No i kolejna kwestia, no to jednak to są naczynia połączone, to powinna być współpraca, tak? Zawodnik chce tego samego, co trener. No i nie można wychodzić z założenia, że zawodnik chce zrobić trenerowi na złość, nie wykonując jakiegoś zadania, czy nie dając rady. Mhm. To jest niemożliwością, żeby właśnie wstawać na godzinę 6 na trening i nie chcieć tego robić, tak? I gdzieś tam złośliwie unikać wysiłku. Dlatego no, to myślę, że jest takim problemem, nie wiem jak w innych dyscyplinach, ale w pływaniu na pewno, że trenerzy nieraz uważają, że zawodnik na złość nie chce czegoś zrobić. Nie? No, to jest po prostu niemożliwe, szczególnie dla, jeżeli chodzi o tych seniorów, którzy trenują właśnie od jakichś 10, 15, 20 lat. No i po prostu to też zaufanie do zawodnika, że jeżeli on coś tam czuje, że to działa na niego gorzej czy lepiej, no to właśnie ten feedback musi istnieć między zawodnikiem a trenerem. Mhm. Powiem ci, że czasami dziennikarze insynuują, że zawodnicy piłki nożnej grają po to, żeby zwolnić trenera, bo im nie pasuje. Ja nie wiem, na ile to jest prawda, a na ile jakaś tam dziennikarska fikcja i doszukiwanie się drugiego dna, ale słyszałem o takim procederze. Nie wiem, u nas to tak raczej nie działa, bo... Nie do pomyślenia dla pływaka. No nie. Żeby pływać tak, żeby zwolnić trenera. Nie, zupełnie nie, no bo tutaj właśnie dla mnie to było w ogóle szokujące, że po tych nieudanych igrzyskach no trener powiedział, że on nie ma nic sobie do zarzucenia i że to w sumie zawodnicy coś tam źle wykonywali jego polecenia. No, pracować na coś od tylu lat i po prostu właśnie poświęcać swoje całe życie, bo tak naprawdę no jeżeli się trenuje i gdzieś tam się jeszcze staramy uczyć, no to no, życia prywatnego nie ma w ogóle. No i mówienie, że właśnie my czegoś nie chcieliśmy złośliwie zrobić, no to jest po prostu poniżej pasa, nie? I poniżej jakiejkolwiek krytyki. To jak wygląda taka idealna relacja zawodnika z trenerem w twoim przekonaniu? No, myślę, że przede wszystkim właśnie zaufanie zarówno trenera do zawodnika, jak i zawodnika do trenera, czyli wspólne jakieś rozmowy odnośnie celów, odnośnie przygotowań. No i słuchanie siebie nawzajem, słuchanie właśnie odczuć zawodnika odnośnie treningu czy jego jakichś sugestii i przede wszystkim ta rozmowa. Czyli po prostu dobry kontakt. Czyli trener nie jest inżynierem, który serwisuje jakąś tam bezduszną maszynę, tylko jest człowiekiem, który pracuje z drugim człowiekiem. No dokładnie, no każdy organizm jest inny i to, co na jednego działa pozytywnie, na innego nie będzie działało. No to, co dla jednego jest zadaniem ciężkim, dla drugiego jest zadaniem lekkim. No i to po prostu, ja uważam, że w ogóle praca trenera to jest bardzo trudna praca, w ogóle praca po prostu z żywymi organizmami, gdzie tak naprawdę ciężko się jest doszukać jakichś takich mega naukowych zasad. No teraz jest tych badań, które gdzieś tam mają monitorować ten nasz rozwój, jest ich znacznie więcej niż kiedyś. W pływaniu jeszcze nie do końca się z tego korzysta, no ale gdzieś tam powiedzmy, że powoli ta moda zaczyna wchodzić, o jakieś 10 lat za późno, ale to już kolejna kwestia. A mówimy tutaj o takich badaniach fizjologicznych, tak, różnych tak, markerów, tak jak na przykład tak. Instytut Sportu robi lekkoatletom tak, co jakiś tak, czas. Mhm. Tak,
No to w pływaniu jeszcze to leży, no gdzieś tam rozpoczynamy dopiero w tych kwestiach raczkować. No i może to jest właśnie ta przyczyna, dlaczego lekkoatleci są najlepsi w Europie, a pływacy nie. Ja myślę, że lekkoatleci są nawet najlepsi na świecie. O, bo tutaj nie można im umniejszać, bo to są medaliści Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, także naprawdę teraz no, fantastycznie się rozwija ta dyscyplina. Co pływanie musi zrobić, żeby dołączyć do lekkoatletów, skoczków narciarskich, siatkarzy? Bo to jest dyscyplina z olbrzymim potencjałem, z olbrzymią historią. No właśnie otworzyć głowę, mi się wydaje. Mi się wydaje, że otworzyć głowę, otworzyć się na nowości, na nowe trendy w treningu. No i trochę zmienić kalendarz imprez, jeżeli chodzi o... Ale to już to czysto zarządzająca kwestia. Ale ważna. Bardzo ważna, bardzo ważna. No to ja może po prostu wytłumaczę to w ten sposób. Mamy Mistrzostwa Polski w maju. Do nich się przygotowujemy od powiedzmy od grudniowych Mistrzostw Polski. Tylko, że te grudniowe są na krótkim basenie, one nie są tak istotne. Czyli przygotowujemy się przez tam grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. Czyli 6 miesięcy, czyli pół roku przygotowujemy się na Mistrzostwa Polski, żeby uzyskać kwalifikacje na czy to na Igrzyska, czy na Mistrzostwa Świata, czy na Mistrzostwa Europy. Po czym mamy Mistrzostwa Świata pod koniec lipca, czyli zostaje nam czerwiec i lipiec, 2 miesiące. No i jak my mamy zbudować tą formę, lepszą formę niż zbudowaliśmy na Mistrzostwa Polski, na Mistrzostwa Świata? No to jest po prostu dla zwykłego laika, który po prostu nie do końca orientuje się w sporcie. Coś, co się przygotowuje przez 2 miesiące, nie może być lepsze niż coś, co się przygotowuje przez 6. No nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć, ale myślę, że coś w tym jest. No co? I to, co mówisz, ma sens. Szczególnie, że no, zależy to od nas w Polsce, prawda? To nie jest coś, co jest narzucone odgórnie. No, to jest proste. To jest po prostu przełożenie Mistrzostw Polski na marzec, tak jak to robią Węgrzy, tak jak to robią Włosi, tak jak to robią Francuzi. Cały świat to robi dużo, dużo wcześniej, ale my twardo będziemy dalej brnąć w czerwiec, bo w 2004 motyli wyszło, więc spróbujemy jeszcze przez jakieś następne 15 lat. No i to jest ta otwarta głowa trochę, co? Żeby takie rzeczy zmieniać. No tak właśnie, obserwacja no i bycie po prostu właśnie otwartym na zmiany. Nie? No to jest tak jak w organizacji, jeżeli się jest zatwardziałym w jakichś tam strukturach, nie jest się innowacyjnym, no to firma się nie rozwija. No to wszystko można przenieść właśnie na po prostu zwykłe zarządzanie firmy. Myślę, że to jest znakomity moment, żeby zmienić bieg. I odwrócić się trochę od ciebie jako pływaczki i zwrócić w kierunku projektu, który prowadzisz pod tytułem nasimistrzowie.pl. Opowiedz trochę, skąd w ogóle się wziął pomysł na stworzenie takiej platformy, w jaki sposób ona działa, jakie ma cele i dlaczego jest potrzebna. No, myślę, że takim punktem zwrotnym, jeżeli chodzi gdzieś tam o moją karierę i o mój rozwój, no była też wypowiedź po jednych zawodach po Polskiej Lidze Pływackiej w 2015 roku, gdzie no, zawody trwały 2 dni, startowałam tam chyba ze 12 razy, wygrałam większość konkurencji, w których startowałam, zostałam uznana najlepszą zawodniczką, no i szumnie ogłaszali nagrody finansowe właśnie dla najlepszych zawodników, no i wtedy urzędujący prezes Polskiego Związku Pływackiego dumnie wręczył mi kopertę z 200 złotami, które by nawet nie starczyły na to, żebym ja dojechała na te zawody, bo one były w Warszawie, a ja z Wrocławia, nie pomijając jakiś tam nocleg, no i trochę się we mnie zagotowało, bo mówię, no miałam już wtedy, ile lat w 2015? 23. No to już gdzieś tam oczekiwałam tego, że ja się będę mogła w końcu utrzymywać z tego sportu, a nie było takiej opcji, żeby gdzieś tam rodzice nie dokładali do mieszkania czy właśnie do zakupu jakiegoś sprzętu sportowego.
No i wypowiedziałam się na ten temat, że to jest skandaliczne. Bardzo dużo osób powiedziało, że ma dokładnie taki sam problem, bo zarówno tam kajakarze, wioślarze, triatloniści, naprawdę mnóstwo dyscyplin, czy nawet odzywali się jacyś kitesurferzy, naprawdę mnóstwo dyscyplin powiedziało, że ma dokładnie ten sam problem, czyli właśnie no, zawodnicy gdzieś tam, którzy nie są jeszcze najlepsi na świecie, właśnie gdzieś wdrapują się dopiero na te seniorskie areny, no borykają się z dużymi problemami finansowymi. Po prostu nie stać ich na to, żeby być zawodnikiem. No i to jest to uważam też, że to jest ogromny problem polskiego sportu. No i powiedziałam sobie, że coś z tym zrobię. No i właśnie tak urodził się pomysł na portal nasimistrzowie.pl, którego głównym celem jest właśnie łączenie dwóch podmiotów, zawodnika ze sponsorem. I tutaj też przedstawiamy to, że to, żeby być sponsorem, nie trzeba być ogromną firmą typu PKN Orlen, typu PGE, które naprawdę no, wkładają w sponsoring ogromne kwoty. Tylko wystarczy tutaj, tu jest mowa o jakichś bardziej ludzkich pieniądzach, bo takim właśnie zawodnikom, którzy gdzieś tam przechodzą z wieku juniorskiego do seniorskiego, nawet 500 czy 1000 zł miesięcznie no zapewnia już jakiś podniesiony poziom tego szkolenia i to zapewnia jakąś tam właśnie spokojną głowę, jeżeli chodzi o trening. Ale interesuje mnie, Alicja, ta przestrzeń między postem w pewnym sensie sfrustrowanej zawodniczki, która dała z siebie wszystko i dostała na koniec kopertę z kwotą zupełnie niewspółmierną do pracy, którą włożyła w trening i współzawodnictwo, do tego projektu Nasi Mistrzowie, gdzie ta sama osoba bierze sprawy w swoje ręce i nie mówi, jaki ten system jest zły, tak? I jak bardzo nie docenia mnie i inne osoby w podobnej sytuacji, ale zaczyna coś z tym robić. Interesuje mnie, co się stało, że jakby z takiej pozycji, no przecież mi się należy, tak? Bo wkładam w to tyle pracy, przeszłaś do takiej pozycji proaktywnej bardziej i no mówię, wzięłaś sprawy w swoje ręce, zaczęłaś zastanawiać się, co ja mogę zrobić jako zawodniczka, żeby te pieniądze też były dla mnie i dla innych. No tak, myślę, że tutaj największy wpływ miała ta wielkość odzewu po tym wpisie, że poczułam, że ten problem nie dotyka tylko pływaków, tylko mnie właśnie, tylko szerszej grupy sportowców i gdzieś tam zapragnęłam dać jakieś rozwiązanie, bo też odzywali się do mnie osoby po prostu zdziwione, że taki problem w ogóle istnieje. Mhm. Bo jest jeszcze ta kwestia, że tak naprawdę ludzie nie do końca sobie zdają z tego sprawę. Nawet moi rodzice opowiadali mi, że po prostu sąsiedzi, jeżeli usłyszeli, że ja gdzieś tam zdobywam kolejne medale Mistrzostw Polski, no to wydawało im się, że za takie Mistrzostwo Polski i za takim Mistrzostwem Polski idą ogromne pieniądze, a tak nie jest, bo w pływaniu no to jest dyplom i medal tak naprawdę za bycie najlepszym w kraju. Co jest fajne, jak masz 14-15 lat. Dokładnie tak. Ale jak wchodzisz w dorosłość, to potrzebujesz czegoś więcej. Za ten cały czas. Bo w telewizji pokazujemy tylko właśnie tych topowych piłkarzy, topowych tenisistów, którzy zarabiają już ogromne pieniądze i ludziom się wydaje, że w sporcie te pieniądze są w każdej dyscyplinie przeogromne. No a te właśnie dyscypliny, można powiedzieć, niszowe, mniej pokazywane w tej telewizji, mają ogromne problemy, bo czy to judocy, czy właśnie wioślarze, co róż widzę tam jakieś zbiórki na jakieś wyjazdy, na jakiś zwykły zakup sprzętu. Podstawowe rzeczy. Szuka się tych, tak, szuka się tych pieniędzy, gdzie tylko można. Mi się wydaje, że to też i ten właśnie brak tych jakichś środków, no jest też związany właśnie z tym, że
słabo się reklamujemy, nie mówimy o tym, że czegoś tam gdzieś tam nam brakuje, bo tak naprawdę no, te pieniądze one są, tylko po prostu trzeba się po nie pochylić, trzeba trochę za nimi gdzieś tam pochodzić. I ludzie, że tak powiem, którzy pasjonują się sportem, a którzy są biznesmenami, nie mają większego problemu we wsparciu jakiejś inicjatywy prosportowej. Mhm. No i właśnie tutaj cała idea tego portalu, tak, że łączysz takich zawodników, którzy poszukują sponsorów swojego wyczynu, mhm, z tymi, którzy właśnie chętnie by takie osoby wsparli. Jakie są dotychczasowe echa ze strony środowiska sportowego i biznesowego? Jak to idzie? Mamy już naprawdę bardzo dużą grupę zawodników, bo ponad 340 zarejestrowanych sportowców mamy na portalu. Z ilu dyscyplin? To są głównie pływacy, czy... Nie, właśnie mamy i motocyklistów, i lekkoatletów, mamy snowboardzistów, mamy kitesurferów, mamy bardzo dużo bokserów, judoków, naprawdę mamy również nawet biatlonistkę, także przedstawicieli tych sportów zimowych też tam znajdziecie, czy bobsleistów. Naprawdę, no proszę sobie zajrzeć na stronę nasimistrzowie.pl, tam jest taka bardzo prosta wyszukiwarka i można wyszukać zawodnika po dyscyplinie, po nazwisku, po osiągnięciach, po miejscowości, jaką reprezentuje, czy z jakiej pochodzi. Także dajemy tutaj już możliwość takiego łatwego wyszukania właśnie sportowca, który gdzieś tam nas by interesował. Na przykład jeżeli potencjalny sponsor lubi no właśnie lekką atletykę, no to będzie chciał mieć zawodnika właśnie z tej dyscypliny, wtedy może łatwo sobie go wyszukać i jeżeli na przykład, nie wiem, jest patriotą lokalnym, no to jeszcze sobie ze swojego miasta wybierze taką osobę. Mhm. No i jaka jest dalsza droga? Bo potencjalnie tej audycji może słuchać ktoś, kto chciałby zostać sponsorem zawodnika z portalu Nasi Mistrzowie. Co może zrobić po na przykład właśnie wyszukaniu takiej osoby, która go zaciekawiła i chciałby ją zasponsorować? Sponsorzy również się logują, zakładają konto. W momencie zalogowania my do nich wysyłamy wiadomość mailową, ogólnie z ofertą, na czym to mogłoby polegać. No i może ten sponsor sobie wybrać konkretną osobę, to już podczas po prostu indywidualnych rozmów, albo poczekać na nasze sugestie związane właśnie z doborem pod biznes, stricte pod biznes. No nie wiem, na przykład jeżeli to byłby, nie wiem, jakaś firma, która się zajmuje, nie wiem, przewozem w ciężarówkach, no to byśmy gdzieś tam szukali w podnoszeniu ciężarów, żeby to było gdzieś tam jakieś spójne z wizerunkiem. Mhm. Albo można bezpośrednio po prostu napisać maila, tak jak na przykład marka Tiger, teraz to jest taka aktualna nasza sprawa, po prostu napisała do nas maila, że potrzebuje dziesiątki zawodników do spotu reklamowego, no i my w ten sposób ich dobieramy, ich szukamy i po prostu prowadzimy tą współpracę między firmą a zawodnikami. Fantastycznie. I teraz druga strona tego medalu, tak? Czyli znamy już drogę potencjalnego sponsora, jak może wesprzeć polskich ambitnych zawodników, a jeśli tej audycji słucha właśnie młody zawodnik albo taki właśnie zawodnik, który uprawia dyscyplinę niszową i po prostu potrzebuje tych funduszy na to, żeby dalej móc w ogóle uprawiać swój ukochany sport, to co taki zawodnik może zrobić, żeby zaistnieć na portalu nasimistrzowie.pl? Wejść, zalogować się i stworzyć dobry profil, bo ja po prostu weryfikuję te profile, żeby one nie były też zupełnie puste. Czyli podpiąć pod profil właśnie swojego Facebooka, swojego Instagrama, bo my też tak jakby ich reklamujemy, biorąc informacje właśnie z tych mediów społecznościowych, żeby właśnie czy zarówno strona, jak i nasz Facebook żył, to my właśnie zaciągamy te informacje z ich portali społecznościowych. Jeżeli chodzi o gdzieś tam wyszukanie tego sponsora, no to na stronie jest również samouczek taki dla zawodników właśnie, jak prowadzić swoje media społecznościowe,
co w dużej mierze właśnie pomaga w znalezieniu sponsora, no bo to jest jakiś tam argument, jakiś policzalny ekwiwalent z ekspozycji po prostu marki w mediach. Tak zwane zasięgi trzeba mieć. Dokładnie, dokładnie. Teraz tak to właśnie funkcjonuje ten nasz świat, że żyjemy na lajkach i na zasięgach, na właśnie na tych udostępnieniach. Mhm. Czyli na stronie nasimistrzowie.pl, samouczek dla zawodników, w jaki sposób korzystać z mediów społecznościowych tak, żeby przyciągnąć do siebie potencjalnych sponsorów, biznesy, które mogłyby wesprzeć ich w dalszej karierze sportowej. Tak. Taka oddolna inicjatywa edukacyjna. Piękna sprawa, Alicja, tak. Naprawdę. No, planowałam jeszcze robić po prostu takie właśnie szkolenia, ale trochę mi brakuje czasu na te wszystkie moje pomysły i dlatego muszę chyba jeszcze chwilę się z tym wstrzymać do momentu właśnie zakończenia kariery i już wtedy wejdę w to tak na 150%. No, nawet jak ta kariera się kiedyś skończy, bo każda kariera się kiedyś kończy, będziesz mieć na pewno pełne ręce roboty, bo myślę, że takich rzeczy po prostu brakuje i znam wielu zawodników, którzy w pewnym momencie no niestety musieli zaprzestać dalszych treningów z powodu braku wsparcia albo takiego stricte finansowego, albo też merytorycznego, na przykład po kontuzji czy w momencie braku selekcji na kolejny sezon. No właśnie chciałabym, żeby to było jakieś rozwiązanie dla tych naszych zawodników, żeby nie musieli się właśnie borykać z takimi problemami. Już i tak uważam, że jest dużo lepiej niż kiedy ja byłam gdzieś tam juniorem, wszedł ten cały program Teamu 100. To jest naprawdę też świetne, że gdzieś tam się uczy tych zawodników również zarządzaniem tymi finansami, że to nie jest coś takiego, żeby dać i koniec, gdzieś tam oni się muszą z tego indywidualnie rozliczyć, no i nie idzie to przez żaden związek, żaden klub, że gdzieś tam się jeszcze 5 osób z tego najada, tylko idzie to prosto do zawodników, także no gdzieś tam zaczyna to wyglądać troszeczkę lepiej. Mhm. Czyli te finanse są ważne, no to nie możemy tak, pominąć tego, musimy to powiedzieć po prostu. Ja się zawsze śmieję, no bo mi mówią, że a to jest twoja pasja, to ty nie powinnaś na tym zarabiać. Ja mówię, no jasne, że tak, no mogę sobie zjeść na śniadanie pasję, a na kolację hobby. Nie? No, I popić chlorowaną wodą z basenu na przykład. Tak. No ale jest to ważne dla takiej spokojnej głowy zawodnika, który przygotowuje się tak naprawdę do reprezentowania naszego kraju na arenie międzynarodowej, zawodnika, który aspiruje do tego, żeby ten kraj reprezentować. Mhm. Zastanawiam się, czy możesz tutaj podać taką sumę, która jest absolutnie konieczna do optymalnego przygotowania się. I czy jest coś takiego jak za dużo pieniędzy, czyli osiągamy taki pułap, który po prostu zawodnika bardziej rozbestwia i rozleniwia? Wiesz, o co mi chodzi chyba, co? Tak. Jest takie widełki, chodzi mi tutaj o takie widełki. Kwoty się nie da do końca dookreślić, bo ona w każdej dyscyplinie będzie inna, jedna dyscyplina potrzebuje droższego sprzętu, inna tańszego i jeszcze inni potrzebują, oprócz tego, że muszą opłacić te jakby swoje zgrupowanie, no to potrzebują niezbędnie sparring partnera, czyli te koszty się gdzieś tam zdwukrotniają. Tutaj to jest bardzo ciężkie do określenia, jaka jest ta kwota minimalna. A możesz spróbować na przykładzie pływania to określić, bo pływanie znasz najlepiej i jednak tych pływaków poznałaś wielu. No to zależy na przykład, czy robimy zgrupowanie jakiekolwiek w danym miesiącu, czy nie. No, koszt takiego zgrupowania krajowego to jest mniej więcej koszt 2500 zł na 2 tygodnie. Koszt zgrupowania zagranicznego gdzieś tam, nie wiem, w górach czy w
jakimś po prostu, nie wiem, cieplejszym kraju, no to, to już ten koszt rośnie do jakichś 80 tysięcy, bo do tego dochodzą jakieś tam przeloty, jakieś przejazdy. No jeżeli szkolimy się w swoim mieście macierzystym, że tak powiem, no to te koszty są mniejsze, no tylko że tutaj na przykład czy uznajemy, że zawodnik ma się sam żywić, czy na przykład ma się żywić super zdrowo z cateringu. Nie? No to taki tygodniowy catering, no to jest koszt z rzędu 500 zł, czyli jeżeli mamy 4 tygodnie, to jest kolejne 2000 zł. No to wszystko zależy od jakości tego przygotowania i od no naprawdę bardzo wielu czynników. Czy w danym klubie jest jakiś fizjoterapeuta zapewniony, czy zawodnicy sobie muszą to opłacać sami. No, czy mają siłownię, czy płacą za karnet. To jest tak wiele zmiennych czynników, że no, nie jestem w stanie tego jednoznacznie określić. Dobra, ale to w takim razie pociągnę drugą część tego mojego pytania. Czy widziałaś kiedyś, że zawodnik dostał tych pieniędzy zbyt dużo i te fundusze w jakiś sposób popsuły jakość jego przygotowań? Tak, to się zdarza niestety. Skrajne są to sytuacje, ale myślę, że one są szczególnie spowodowane może nie, no oczywiście ilością tych pieniędzy, owszem, tylko że brakiem szkoleń, jeżeli chodzi o zarządzanie swoimi finansami. Okay. Sport jest jednak mimo wszystko krótki. Tak? Często na topie jesteśmy przez, nie wiem, 2-3 lata i to jest maks. No, zdarzają się jakieś tam inne przypadki, że znajdujemy się na szczycie trochę dłużej, ale to jest jednak no, kilka lat. No i jeżeli gdzieś tam zawodnik tylko trenuje, no to powinien myśleć o tym, żeby sobie odłożyć jakieś te pieniądze, zainwestować, no nie wiem, czy kupić mieszkanie, no czy po prostu gdzieś tam sobie odkładać do przysłowiowej skarpety. Właśnie przez to niedoinformowanie i brak wiedzy właśnie na temat zarządzania finansami. Zawodnicy często wydaje mi się, że po prostu jeżeli teraz mają, to już zawsze będą mieli tyle samo i mogę szaleć, hulaj, dusza piekła nie ma. No i gdzieś tam niestety zaczynają, nie wiem, za często wychodzić gdzieś i po prostu marnują ten swój talent w ten sposób. Wiem, że to trochę inny kaliber, ale ktoś robił takie badania na zawodnikach NBA, czyli na koszykarzach najlepszej ligi świata, którzy kończyli kariery i około 30 czy 40% z nich bankrutowało 2-3 lata po zakończeniu kariery, no, bo no byli przyzwyczajeni do życia na takim wypasie. Niesamowitym luksusie. Dokładnie, tak. No. A ten przychód jednak z dnia na dzień znikł w takim wymiarze. No i właśnie to są te problemy. My tutaj było też głośno o pani Wróbel, która jest medalistką Igrzysk Olimpijskich, a miała bardzo duże problemy finansowe i tak jest naprawdę z wieloma zawodnikami, że gdzieś tam się gubią po tej karierze, nie mogą się odnaleźć, bo nagle właśnie raz, że nikt im nie układa dnia, bo to też jest takie dziwne, bo jeżeli jesteśmy na zgrupowaniach, to żyjemy obiad na tą godzinę, śniadanie na tą godzinę, trening na tą i tak jakby nie podejmuje się żadnych decyzji autonomicznie, tylko raczej się podporządkowuje pod plan zorganizowany przez trenera. No i jeżeli i nagle kończy się kariera i trzeba podjąć samemu jakieś decyzje i to się już jest problematyczne, nawet nie wiem, wyjście do sklepu czy znalezienie sobie innego zajęcia. Ja tutaj mogę polecić taki odcinek podcastu Michała Szafrańskiego z Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Nie wiem, czy kojarzysz Michała. On w jednym ze swoich odcinków właśnie opowiadał o tym, w jaki sposób zarządzać takimi bardzo dużymi dochodami, które wiemy, że nie będą z nami przez całe nasze życie. I tu jednym z takich zawodów jest na pewno sportowiec. Tak. I ja podlinkuję tę audycję do notatek, do naszej rozmowy, więc jeśli ktoś
cieszy się olbrzymimi dochodami teraz i wiesz, że za 5-10 lat te dochody nie będą aż tak duże, to zachęcam do wysłuchania kilku tipów, które przygotował Michał Szafrański. Ja się przyłączam do tej promocji tego podcastu. To naprawdę może się wielu osobom bardzo przydać. Aha. Słuchaj, pyknęła nam godzina. Zastanawiam się... Kiedy, nie? Szybko. Nie wiadomo kiedy. Mam nadzieję, że będzie się tak dobrze słuchać, jak się rozmawia. Masz jakieś ostatnie porady albo apel do słuchaczy tego podcastu? No nie wiem, chyba każdemu chciałabym pożyczyć gdzieś tam spełnienia jakichś swoich marzeń, niekoniecznie sportowych, ale myślę, że właśnie jeżeli się chce coś osiągnąć w każdej dziedzinie życia, no to trzeba być właśnie zdyscyplinowanym i dążyć do tych swoich celów pomimo trudności. No i życzę po prostu wszystkim wytrwałości właśnie w działaniu. Super. Bardzo dziękuję za Twoją obecność i podzielenie się rąbkiem swojej własnej kariery i oczywiście opowiedzenie o projekcie nasimistrzowie.pl. To no wszystko i zapraszam oczywiście. Właśnie wszystkich na stronę, polajkować Facebooka i w ogóle udostępnić, żeby właśnie te zasięgi się zgadzały. To wszystko na pewno będzie zarówno u mnie na stronie, jak i we wszystkich mediach społecznościowych Głowa Rządzi. No i co? I tobie życzę spokojnej głowy w przygotowaniach do kwalifikacji, a potem do igrzysk w Tokio w przyszłym roku. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam, na razie. No pa. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Głowa Rządzi. Niebawem nagrywam kolejne. Jeśli nie chcesz przegapić najnowszych odcinków, zachęcam Cię do subskrybowania podcastu na platformie, z której aktualnie korzystasz. Będzie mi też niezmiernie miło, jeśli gdzieś w internecie zostawisz pozytywną recenzję lub po prostu zachęcisz znajomego, żeby sprawdził tę audycję. Chcąc być na bieżąco z moimi innymi działaniami, zapraszam na stronę internetową www.głowarządzi.pl, pisane oczywiście bez polskich znaków, oraz do mediów społecznościowych na Facebooka i Instagrama, gdzie można mnie znaleźć jako Głowa Rządzi. Do zobaczenia lub usłyszenia. Pa!